3 października. Tutaj jeszcze eukomis próbuje wyrosnąć. Lilia ananasowata. Pelargonie w tym roku będą zimowały w pokoju. Troszkę grzejnik się przykręci. Ta jest przepiękna. Liście ma piękne. Superaśne. No. Tutaj wegetuje taki niedobitek. Ładny ma kolorek. Ale takie to nędzne całe lato. Od zeszłego roku. Biała, maleńka. Ta ma też śliczne listki. Też kolorek. Proszę. Tu jest starzec. Mrów. Zaczyna kwitnienie. To już drugie w tym roku. Aksamitki. Tu jest taka jasna. A te białe, tak zwane, jakoś są trudne do wykiełkowania. Słabo wschodzą nasiona. Tu jest cytrynowa, piękna. Piękna. Rozchodnik okazały. Jeszcze jakaś cynia. Kwitnie. A tu są karpy, dziwaczka, mirabilis, jalapa, bulwy z nasion wysiane. W maju, czerwcu zdążyły takie bulwy zawiązać. A tu dla porównania kwitł dziwaczek, wysiały się nasionka. Jeszcze im długo do tego, aby zakwitła, już wykopałam. Czyli te mają ze 2 miesiące. Takie już się bulwki utworzyły. Begonia koralowa. Jedna, druga. Gdzie ta ma te kwiatki? Gdzieś się zawiązywały chyba. Albo to nie w tej. No ta w końcu jakieś ma zdechłe kwiatuszki białe. Albo pikta. Begonia koralowa albo pikta. Tutaj też albo pikta. Podobno. Żeby się to nie okazało, że to jest ta Maja, czy tam na odwrót. Monstera. Hibiskus. Ten na czerwono kwitł, a tu się rozwija pąk na żółto kwitnącego. A tu jest jeszcze lantana, tylko kwitnąca na czerwono. Takie trzeba obrywać po kwitnieniu, żeby się nasionka nie zawiązywały, żeby nie osłabiało roślinki. Tutaj są pączki. Piękne. Och, tych lantan muszę nasadzić. Dobra. Rozchodnik biało kwitnący. Jakiś mało efektowny, ale niech będzie. Tutaj jest chyba Nerina.
to są po dziwaczku pozostałości. Wykopałam. Na biało kwitł ten. Przecudownie pachnął. No i takie gałęziory były grubaśne. O, a to jest właśnie ta karpa. To znaczy, to jest od ciemnoróżowego, a tu jest od tego białego. Tu się ułamał, ale go też wsadzę do ziemi i na pewno coś będzie, bo tu z tego będzie wypuszczał. Także to są, to jest karpa. O, proszę. Też nasionko ma i czerwiec wysiane. Jaka wielka, ciężka. Jak dalej się to przechowuje? Dobra, żeby nie pomieszać. A tu jest jeszcze mulwka. Też na biało kwitnący dziwaczek był, tylko o bladozielonych listkach. Takie cytrynowe, seledynowe. Gdzieś tam pewnie filmik wrzucę później. No i co? Fuksje były i ochrony. To jest ten strzałkowiec grzechotnikowy. Cienka gałązka. Ciężar tutaj jest duży. Przywiązałam do patyczka. Ale piękny. Jeszcze właśnie widziałam, że jest żółta odmiana. Też muszę zdobyć. To dostałam jako gratis przy zakupie Roseli od sprzedawcy z Hiszpanii. Na eBayu wystawiał swoje oferty. Zamówiłam też od niego i ochromę w kolorze niebieskim dzwoneczków, ale przyszła zgnita. Dobra, to jest też i ochromka jakaś, nie wiem jaki kolor. Kolejny rozchodnik. No to proszę, odżył kalanosz, kalanchoe. Miałeś do wyrzucenia, wystawiłam na dwór go i wyszło, proszę, proszę. Tu jest ta begonia, jeszcze ta maja. Super. 3 jest październik, stoi na dworzu, 9 stopni. Także czekam tylko, żeby nie było w nocy mrozu. Tutaj sanguinea, to już mówiłam. Tutaj są fuksje kolejne. Też przepiękne, kolorystycznie. Lila, piękne. Tu kolejne, no już jest jesień niestety. Ta z lila ma numer, zaraz zobaczmy, 290. Super roślina jest. Dobra, bo tu już ciasno się robi. Tu mam co? Pelargonia jeszcze jakaś. Tą bardzo lubię. Ona da taki pomarańczowy dosyć kolor kwitnie. Wyostrzaj się, no. Boże, jak tu wyjść? Kiedy ta oranżeria się zrobi, to bym już tutaj część kwiatów wyładowała. No i co tutaj jest? Różowa. Czerwona. Dobra. Tutaj też jakaś czerwona. Tak, wszystkie idą do pokoju. Pelargonie. Ta ma też piękny kwiat. Kolor, bo kwiat już ciekawie nie wygląda.
Tu jest coś tam w różu. Końcówka też. Jeszcze fuksja jakaś. Tak, i jakaś. Jakaś różowa. Ta ma też taki ładny kwiatuszek kolorystyczny. A tutaj rósł kiedyś milin. Zabraliśmy go. Miejsce mu nie służyło. Po wykopaniu zostało. Jakieś kłącze chyba. Także mamy jednak, będzie w tym miejscu jednak rósł, skoro tego chce. Tutaj widać owoc fuksji. Są jadalne na przetwory, nie są smaczne. Te oberwiemy. A, spadła. Dobra. Muszę sprawić, żeby w przyszłym roku ta fuksja była bardzo obsypana kwiatami. Boliwijska. Monstera. Boże, i żeby choroby się nie czepiały przy tej ilości kwiatów, głównie w domu i w garażu. Tu są orliki wysiane z nasion. Nie wiem, czy wsadzę je do ziemi. Czy nie wsadzę? Przydałoby się jeszcze przed zimą, skoro wysiane, prawda? Tutaj jest rozchodnik o takich listkach. Wariegata. No niestety wszystkie są chore, zeżarte przez coś. Nie widać. I on bardzo jakoś choruje. Słabiusieńko. I bladoróżowy kwiat ma. Kwiat będzie piękny. Tylko co z łodygami i liśćmi. Tutaj maleńkie pastra. Zapylone własnoręcznie i wysiane. I gdzie to pomieścić? Znowu część rzeczy wyleci. Szkoda. To jest bolączka okropna, że nie ma gdzie zimować. Znaczy niby jest, ale nie w takich warunkach jak trzeba. To już dziesiątki razy się przewracało, wypadało. No, makabra. Tak, tak wygląda ogródek mój. Wierzba też ją trzeba przeciąć będzie. Lantana. Orcinki. Kliwie, które do domu muszą też wejść. Już inne weszły. A tu jest jeszcze... O, proszę, dziwaczek będzie kwitł. Jeżeli zdąży. Wysiało się nasionko w doniczce z kliwią. Biała brugmansja. Tu jest jeden z milinów. Tam w głębi drugi. Velvet Lady.